Lubię. A teraz, same o to prosiłyście. No i proszę, będzie test depilatorów. Zapraszam. Jak co roku przychodzi taki moment, że możemy zacząć odsłaniać nasze ciało, nasze nogi, nasze dłonie. Mam nadzieję, że w tym roku ten moment również nastąpi. I dlatego również w tym roku przetestuję depilatory. Za chwilę Wam pokażę, co nowego, czego jeszcze nie sprawdzałam, czy to boli, czy nie i czy można je zabrać ze sobą, na przykład pod prysznic. Zacznę od najprostszego, standardowego depilatora. To jest naprawdę bardzo dobry depilator. Ma moją ulubioną rzecz, czyli ma światełko. W zasadzie nic się nie zmieniło, poza jedną rzeczą. Mamy dodatkową końcówkę. Końcówkę ze szczoteczką, tak zwaną peelingującą, a tak naprawdę to jest szczoteczka, która ma zapobiegać wrastaniu włosków. I teraz tak, to jest końcówka soniczna, czyli ona emituje dźwięki. To znaczy, że emituje 3000 pulsacyjnych drgań na minutę, no i masuje nam skórę. Powiem Wam tak, bardzo fajnie masuje, rzeczywiście może zapobiegać wrastaniu włosków. Ja bym sobie tam wymasowała plecy. O! No to jest nowa funkcja depilatora! Wow! Dobrze, ale wracając do rzeczy, zmieniamy głowicę i do dzieła. Ja jadę od razu na drugim biegu, bo szybszy. Tutaj jest bez zmian. To jest po prostu bardzo dobry depilator. Mało tego, ja to robię, że tak powiem, na żywca, bez znieczulenia wodą, a możemy to robić pod prysznicem i wtedy boli zdecydowanie mniej. I kolejny depilator. Tutaj i tutaj są kuleczki, które wykonują 1400 mikrodrgań na minutę, czyli mają zapewnić nam bezbolesność. To jest tak zwana soft sensation technologia. Zobaczymy, jak bardzo ta technologia jest soft, czyli delikatna. I co jeszcze? Ona w środku ma wiatraczek. Ma taką dmuchawę chłodnym powietrzem, żeby nas mniej bolało. Zobaczcie, dmuchawa. Bardzo dobry gadżet. Można sobie awaryjnie pod namiotem wysuszyć włosy. Przepraszam, pod namiotem nie zrobimy z tym niczego, albowiem ponieważ musimy mieć do tego wtyczkę do prądu, bo to nie działa na akumulator. No dla mnie duży błąd. Dobrze, spróbujmy, czy jest to delikatne. Przepraszam, muszę to zrobić. Dwójka. I teraz to. No ej! Czy ja mam zbudzić całą moją rodzinę, bo sobie trzy włosy chcę wydepilować? Rzeczywiście to dmuchanie ma sens, bo jest przyjemniej, jest delikatniej. Włosy wyrywa skutecznie. Ta końcówka rzeczywiście spełnia swoją funkcję, bo fajnie masuje. Ale przydałoby się, żebym ja tutaj jednak miała akumulator i tłumik. Koniecznie. I kolejne urządzenie to nie jest depilator, ale bardzo blisko depilatora. Zobaczcie, tutaj jest wosk, który jest podgrzewany. Uwaga! Już! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jakieś 10 włosków wyrwane. Ale depilacja, normalnie aż strach patrzeć. Dobrze, że mam ciemne, bo widać, że coś w ogóle się zadziało. Jakieś takie czerwone mi kropki na nodze od razu porobiły. Jak to wygląda? No zobaczcie. Dla tych, którzy lubią wosk, proszę bardzo. Najwyraźniej mnie to urządzenie nie służy. Nowości. To urządzenie jest urządzeniem specjalnego przeznaczenia. Ma nas pozbawić włosów na zawsze. To jest depilator w technologii IPL, czyli impulsu świetlnego. Światło dociera poprzez moją skórę do cebulki włosa. Tam zamienia się w ciepło i włos ma wypadać. Czyli tak naprawdę w działaniu chodzi o to, że osłabia mieszek włosowy i ma spowodować, że włosy albo wcale nie będą odrastały, albo będą odrastały dużo wolniej. Mamy skalę pięciostopniową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przykładamy to do skóry. O proszę, zielone światełko znaczy gotowy i dopiero wtedy robimy pyk. To jest
jest tak jak jakieś takie delikatne uczucie komara. Przejdę dalej. Ale się teraz pozbawię. Osłabiam mieszki włosowe. I teraz tak, to nie jest sprzęt dla ludzi o bardzo jasnej karnacji, ze znamionami, z piegami, tak jak moja skóra. Ludzie o rudych włosach powinni uważać, ale również tatuaże. Odpada. To jest jednak działanie światłem. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię proste, sprawdzone rozwiązania. To jest dla mnie bardzo dobry depilator i ja niczego więcej nie potrzebuję. On ma w sobie wszystko i dodatkową końcówkę peelingująco-depilującą, przeciwdziałającą wrastaniu włosków. I to tyle. Ten depilator jest w porządku, no ale ja muszę mieć wtyczkę do kontaktu i jest bardzo głośny. Wosk jest opcją zdecydowanie nie dla mnie, a to jest po prostu zaawansowana technologiczna ciekawostka. I jeśli chcecie spróbować, to ja Wam na pewno w tym nie przeszkodzę.